Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 19 listopada, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni. Mówi: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Jak wiemy, świątynia jest takim miejscem intymnego spotkania z Panem Bogiem, kiedy możesz mówić do Pana Boga, kiedy możesz słuchać tego, co On do ciebie mówi przez Słowo Boże i również przez natchnienia, przez dostęp do twoich myśli, jeśli na to Panu Bogu pozwalasz. Ale czasem jest również takim momentem, kiedy trwasz na modlitwie i jak gąbka nasiąkasz tym, co piękne i dobre. Dlatego też świątynia jest takim miejscem bardzo wyjątkowym. Jest domem modlitwy, ale również jest domem obecności Pana Boga. Natomiast czasem trzeba, żebyśmy to wszystko, co nam przeszkadza w tym takim kompletnym zjednoczeniu z Panem Bogiem, żebyśmy to usunęli. Jeśli są jakieś takie myśli złe, albo smutne, albo takie absorbujące nas i przynosimy jak bagaż na modlitwę, to na początku modlitwy oddajmy to Panu Bogu, aby On wziął, przemienił, pobłogosławił. Pozwólcie, kochani, że kolejny raz przywołam takie porównanie, które można odnieść zarówno do modlitwy, jak i do spowiedzi. Jeśli chcesz naprawdę skorzystać z tego, co Pan Bóg chce ci dać, to powinieneś stworzyć w sobie taką przestrzeń, więcej przestrzeni, więcej porządku, żeby Pan Bóg mógł napełnić nas swoją mocą. To jest tak jak właśnie z tym porównaniem. Wyobraźmy sobie takie akwarium, przezroczyste naczynie, w którym nie ma wody, są tylko jakieś śmieci, typu potuczona donica, jakiś żwir, jakaś zdechła rybka, jakaś ususzona roślina. Jeśli nie wyrzucisz tego, co tam masz w środku, to ktoś, kto ci obiecuje, że da ci sypkie złoto, spełni swoją obietnicę. Posypie powierzchu i już jest akwarium napełnione. Natomiast człowiek mądry powinien zrobić więcej przestrzeni, powyrzucać to wszystko, co tam jest, żeby bardziej skorzystać. Tak samo, kochani, jest z łaską Pana Boga. Im więcej zainwestujesz w siebie, im więcej wyrzucisz różnych rzeczy, które są niepotrzebne, stworzysz przestrzeń dla Pana Boga, który cię napełni. A dzisiejsze błogosławieństwo, kochani, z konfesjonału, z miejsca, gdzie Pan Jezus robi porządek w naszych sercach, kiedy oddajemy Mu wszystkie nasze grzechy, kiedy On przez ręce kapłana, który przekreśla grzechy znakiem krzyża, sprawia, że znów jesteśmy wolni, że znów możemy rozpocząć od nowa. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.